Hi, dzień dobry. Chyba nikogo nie zdziwi, że dzisiejszego foodbooka zaczynamy od enchiladas z papryczką jalapeno, jedną z moich ulubionych, którą mogę jeść. Bup, 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 bup. Dzisiaj mamy koktajl, banan, mango zamrożone, do tego odrobina mleko, papryczka chili, kupiłam kolejny słoiczek, bardzo dobra. I do tego szejka damy sobie po prostu jogurt naturalny z bakomy bio. Dawid zaczął je kupować i też mi zasmakowały. No i porcja gotowa. Różowa wiadomo dla kogo, niebieska dla Dawida. Idę mu zanieść. A tu tradycja. Ziemniak z koperkiem prosto z ogródka, kalafiorek z wody, mizeryjka, jajko sadzone, a na ziemniakach jest po prostu cebulka taka przesmażona z odrobiną soli i cukru. Ona jest tak bardziej uduszona, a nie usmażona. Także tak tyle o ile, żeby sobie po prostu coś rzucić. Tak, zachciało mi się. A jak mi się zachciało, to co zrobiłam? Otworzyłam lodówkę, wsadziłam do piekarnika, upiekłam sobie kiełbachę, trochę musztardy i nawet nie mam do niej chleba. Tak, powtórka z rozrywki. Skoro mamy sezon, a ja kocham i uwielbiam, to znaczy, że będę z niego korzystała teraz i jak najdłużej się da i jak najwięcej. A teraz faszerowane pomidory z przepisu z gazetki z Biedronki. Te kofty kiedyś robiłam sama, ale to jeszcze jak nie nagrywałam. Nie, nagrywałam wtedy filmiki na YouTubie, ale nie nagrałam ich chyba. Albo w którymś foodbooku nawet i się mogły pojawić, także nie daję ręki uciąć. Tu troszeczkę zmieniłam w sensie, że zmniejszyłam porcję, bo miałam 3 pomidorki, a nie 4. No ale nareszcie mogę zjeść pomidora, więc zaczynamy! No dobra, po wyciągnięciu, wiecie, one były przyklejone, skórka puściła, dobra, rozleciał się. To jest przepyszne, przepyszne, naprawdę, uwierzcie mi, że przepyszne. No i dla mnie oczywiście ekscytujące, bo mogę zjeść pomidora, bo niestety nie mogę, bo mam zgagę i przeokropnie boli mnie brzuch w wersji surowej. Jeżeli chodzi o to, no to jest to danie oczywiście kontrowersyjne, bo nie wszyscy lubią karczochy, nie wszyscy również je jedli, więc... Jeżeli jedliście karczochy, smakują Wam, to wypróbujcie ten przepis koniecznie. Naprawdę jest. Nawet Dawidowi smakuje bardzo, bo Dawid też lubi karczochy. Także nie pierwszy, nie ostatni raz u nas na stole. A miąższ od pomidorów. Gdybym mogła, to bym zjadła, ale no niestety nie ma tak łatwo. Jutro dodam po prostu do potrawy, albo do pomidorówki, albo do... nie wiem, do sosu jakiegoś na, nie wiem, na bazie pomidorów. Tu tylko wykroję te, wiecie, te gniazdeczka, które są sztywne, ale wydubywałam to, już się nie bawiłam, także nic się u mnie w domu absolutnie nie zmarnuje. Nie ma takiej opcji. Proszę bardzo, placki z batatów, przepyszne, przefantastyczne, słodkie. Także też smak dość kontrowersyjny, bo niektórzy nie lubią batatów, bo bataty są bardzo słodkie, mają sobie bardzo dużo cukru.
No i co mogę powiedzieć, że to oczywiście nie jest cała moja porcja, tylko tak po prostu ułożyłam na talerzu, bo myślałam, że będzie ładnie. Dobra, idziemy jeść. Proszę bardzo, placki z cukinii. No i mogliście się przekonać przed chwilą, no ja robiłam to 2 dni wcześniej, to znaczy placki z batatów, że u mnie jak robię czy kotlety, czy placki, to każdy jest innej wielkości i tu trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie umiem nad tym zapanować. Najważniejsze, że smakuje. Moje warzywa zapiekane z odrobiną sera feta, które pokazywałam setki tysięcy razy i właśnie szukam łyżki, aby sobie nałożyć na talerz. Mamy batata, paprykę żółtą, paprykę czerwoną, cukinię, odrobinę pieczarek. To jest wszystko zapieczone, zlane oliwą, solą, pieprzem, czosnkiem w proszku, bo dzisiaj nie dawałam świeżego. Wszystko paruję, przepraszam. I co jeszcze? Zioła prowansalskie i odrobinę curry. I batat, nie wiem czy powiedziałam. Tu jest mój talerzyk do nałożenia. I coś jeszcze chcę powiedzieć, że... do tego pójdą jeszcze oliwki. I do złagodzenia tego wszystkiego, tych przypraw, bardzo lubię sobie po prostu walnąć kleksik takiej jogurtu naturalnego po prostu. I tutaj mam oliwki, właśnie otworzyłam słoiczek i nie będę po prostu bawić się w krojenie, tylko położę sobie kilka takich dużych i to będzie cały mój dzisiejszy obiad. Dzisiejszy obiad, te warzywa z wczoraj w tej mojej przepięknej miętowej miseczce. Ser feta gdzieś mi się powyjadał, ale za to jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, albo pokazać nawet, że ja na to zawsze kleksik jogurtu naturalnego, jak to jest dobrze doprawione, to świetnie dosmakuje. Zaraz robię sobie drugą herbatę do tego, a tutaj chcę Wam pokazać, że to hummus zjedzony w 2 dni otworzyliśmy. Mówię otworzyliśmy, bo Dawid też ten je i gdy mieliśmy ochotę, to po prostu łyżeczka hummusu do lodóweczki i tak nam zeszło i w 2 dni zjedliśmy ten hummusik, także te paluszki też były nawet dobre, bo to były takie paluszki do schrupania w tym pojemniku i tak to właśnie wyglądało. Jak mieliśmy chętkę do lodówki, łyżeczkę hummusu i człowiek zaspokojony, więc dobra. Kleks jogurtu i na to jeszcze może kolendry sobie zerwę, bo troszeczkę widziałam, że tam w doniczce nam urosło i idę jeść. Ostatnio zapominam nagrywać do foodbooka, więc już zagrywam. Nagrywam zawczasu. No co ja mówię w ogóle, nawczasu? Cebulka. Kurki z Lidla, niestety już nie z lasu, tak jak ostatnio. 4 jaja, ale dlatego, że będę jadła z Dawidem na pół, chociaż nie wiem, czy nie dorzucę jeszcze 2. Zawsze jak robimy... Kurczę, no coś mi tu... Szczypior się przyczepił. Zawsze jak robimy na 2, to dajemy 6, po 3. Ale jeszcze nie wiem, czy Dawid będzie ze mną jadł, więc... Zrobiłabym 3 i podzielę po prostu na pół, więc tylko Wam mówię, że dzisiaj będzie jajecznica i nie będzie do tego chleba ani nic, bo nawet nie mam i nawet nie mam ochoty, nie chce mi się za bardzo jeść, ale jak już przesmażyłam te kurki, no to po prostu zrobię jajecznicę, także taki plan działania. A to nic specjalnego, moja piękna Micha, w której zrobiłam ser twarogowy, do tego serek wiejski, rzodkiewka drobno pokrojona, cebulka, szczypiorek i sól, pieprz. Cała filozofia. I ja lubię jeść tak na kanapce. Ale słuchajcie, uszykowałam sobie 3. Ale nie dam rady, nie wiem co mi się stało, nie wiem, no nie mogę. Nie próbowałam tego za bardzo, próbowałam tylko raz, czy jest idealne, więc... Na razie zjem 1, no jak nie mogę, to nie mogę. I może odrobinkę tej papryczki. Tak ją lubię, tą paprykę. I tu sobie ogórka pokroiłam, więc póki co taki plan działania. Idę jeść. Dzisiejsze śniadanie to gigantyczne, przeogromne czereśnie, które są mega, mega słodkie. I do tego kawa, także zapowiada się, że czereśnie będę jadła jeszcze przez najbliższe, no przynajmniej 3 dni. Taki zapas się zrobił. Smacznego.
Nektaryneczki prosto z lodóweczki, tylko muszę umyć, bo one nie umyte, więc wezmę sobie dwie, czas na małą przekąskę. I to będzie, słuchajcie, wszystko w dzisiejszym foodbooku. Postaram się jak najszybciej nagrać dla Was kolejnego. Mam nadzieję, że chociaż raz w tygodniu będzie się pojawiał. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.